I witam ponownie w drugim odcinku z Dead Space. Ja sobie tylko wrócę do gry, już jestem. Zmniejszyłem, znaczy nie prędkość, tylko głośność efektów na 20 z 40, także myślę, że będzie lepiej słychać. No i przechodzimy dalej. Jeszcze nie wiem, co mnie czeka, znaczy tak trochę chyba pamiętam, ale muszę sobie tu jeszcze trochę poganiać. Wydaje mi się, że tutaj w pewnym momencie nas zaatakują. Nie mamy jak tego zgasić. To jest chyba jakaś notka. Nie, to nie jest notka. Tak się zastanawiałem nad grafiką, ale grafika mam taką, że gram w oknie i jest na high, także no tutaj tak to wygląda jak wygląda. Wydaje mi się, że gra jest dosyć ładna, jak na taki survival horror, także tutaj bym nie kombinował za bardzo z grafiką. Chodzi płynnie, jak na razie chyba wszystko się dobrze nagrywa, więc nie będę za bardzo grzebał. Ja myślę, że tutaj skupimy na... Tak, to jest to straszak. Chyba. Postaram się ustawić teraz jakoś plecami do ściany. Chyba idą. Dobra. Przeładować. O. Teraz pobrałem od każdego część ciała. Wyrwałem mu jakby kawałek ciała. Dobiłem go, także mamy tutaj teraz wszystkie dropy z wszystkich trzech. Ja sobie to szybko przygarnę. Chciałbym się w sumie wyleczyć, bo czemu nie? Teraz myślę, że tutaj się jeszcze porozglądam za jakimiś łupami. Nie wiem dokładnie gdzie idę, ale myślę, że tego dojdziemy. Zobaczmy może tutaj, jak to wygląda. Aha, czyli tutaj mam nie iść. To jest zamknięte. Nie wiem, czy jakieś wszystko zdeptałem, chyba tak. Chociaż nie wiem, chyba energia. Rozmowa dziwne to. Nie wiem, czy to były zwłoki, chyba to były zwłoki. Które jakimś tym pominąłem. No zabiłem trzech albo czterech, ale tego tutaj nie zabiłem, bo ja przestrzelałem z tego punktu. Nie, strzelałem stąd, więc mógł tam jeden trochę dalej polecieć. No w każdym razie chyba teraz mamy już wszystkich. Coś może iść. Generalnie jeśli nie wiecie, gdzie jest przeciwnik, to może być za wami. Także tutaj bym był ostrożny. To jest taki mały sekret chyba. Nie wiem, czy tam się jeszcze znajdziemy, ale... Ja bym to zgarnął. Niech będzie. Orderly TPS report 1138. Patient 3 has again shit the bed. Patient continues to draw what looks like a marker and anything she can, including her own feces. Her trembling hands have reached the point where she cannot feed, drink or bathe herself. Her outlook is uncertain. Entry end. No tak, to było wszystko. Także tutaj no... Historia jest dosyć dziwna. Chodzi o jakiś taki artefakt obcy, który generalnie powoduje, że ludzie świrują i produkuje jakby potwory z masy biologicznej, czyli generalnie z ludzi, z wszelkiego rodzaju tkanki organicznej, którą potrafi sobie znaleźć. No i ludzie do tego jeszcze też świrują jakby naokoło tego i jeszcze tworzy się jakiś dziwaczny kult, który właśnie oparty jest na tym jakby czczeniu tego artefaktu. Fabuła jest dosyć dziwaczna, także tutaj bez grania we wszystkie części i takiego dokładnego wczytywania się jakby już poza grą w całe lore, to tutaj ciężko sobie jakby ogarnąć tak do końca, o co chodzi. Ja to traktuję jak taką strzelankę survival, bardzo fajną, z takim gospodarowaniem zasobami, też trzeba odwiedzać sprzęt, zobaczyć co kupimy w sklepach. Są takie specjalne sklepy, gdzie można schować sprzęt. No, trzeba dość dobrze strzelać, jeżeli chcemy mieć sukces w tej grze, żeby na wyższych poziomach trudności, to jest o wiele łatwiej, bo na przykład amunicji mamy więcej. No i gra jest, uważam, bardzo ładnie zrobiona dźwiękowo i graficznie, także myślę, że warto polecić. Ona teraz kosztowała jakieś 5 euro, czy nie, 2,50 chyba kosztowała w czasie wyprzedaży, także no fajna bardzo gierka, bardzo długa. Trójka jest dłuższa, ale trochę gorsza klimatycznie. Ma wprawdzie lepiej zrobiony, znaczy jest w ogóle crafting broni, można sobie własne broni jakby składać, ale ma trochę gorsze, no ogólnie jest gorsza trochę jakby fabularnie, jeśli chodzi o klimat. Jest po prostu trochę więcej sprzętu i broni, ale jest też dłuższa, ale generalnie zawsze wolam dwójkę. Z kolei jedynka jest po prostu mniejsza, także jedynka, jeżeli no, można zacząć od jedynki, bardziej wtedy może fabułę złapiecie. Ale jedynka jest o wiele krótsza, także tutaj bym jednak w stronę dwójki zawsze tak jakby dryfował. Nie wiem ile mam sprzętu. Mamy dużo naboi i dwie apteczki, także jest fajnie. To nawet nie jeszcze zapisał, ale może nie być okazji. Tak. Isaac, come on, the raptors! Wait,
To jest ściema, o ile pamiętam. To jest, pamiętam, taka lokacja, że jak grałem na wyższych poziomach trudności, to tutaj trzeba było ostro kombinować, żeby nie dać się za bardzo trafić i nie zmarnować zasobów. Żeby po prostu się dobrze ustawić z tym pistoletem i przeżyć teraz tą sekcję, także spróbuję to zrobić. Chyba źle idę w tej chwili. To by była dobra lokacja chyba, żeby się okopać. Także ja bym jednak tu w stronę... Też w sumie nie jest na dłużej. Dobra. To jest, myślę, ok. Teraz jak się ustawimy tak za ramienia, to powinno być dobrze. Tak, chyba się zaczyna. Teraz wam powiem jeszcze taką sztuczkę, może, którą ja zawsze używałem. To może się trochę tutaj uspokoi. Próbujemy kogoś przebić. To nie o to mi chodziło. Dobra. Chodzi o to, że jeżeli jest taka sytuacja jak teraz na przykład, że przeciwnik jakby na nas szarżuje, już się zaczyna robić gorąco, to lepiej zwarować trochę naboi, ale nie oberwać, niż strzelać tak jak teraz strzelam dokładnie, ale dostać w łeb. Lepiej jest po prostu jakby brutalnie atakować, nawet strzeląc w środek przeciwnika, w tors. Ważne, że po prostu on nas nie drapie, bo wtedy się bardzo oszczędza na apteczkę. Także naboje są ważne, ale nie najważniejsze. Jeżeli pojawiają się problemy, to lepiej poświęcić po prostu trochę naboi, ale zostać w pełni zdrowia. Wtedy tę apteczkę można sprzedać i ogólnie to lepiej wychodzi. O, i chyba się uciszyło. To niestety wciąż trochę za głośno, ale już poniżej 20 nie chce schodzić. Tu podkręcamy trochę te szlaki. Ilość kredytów jest dość sążnista. Facet się jakoś we mnie wbił trochę, w nogę mi się wbił. Tak, ja tutaj próbuję ogarniać jeszcze co tu leży. Tak, no właśnie nie wiem czy mówić podczas tych scenek, raczej chyba nie będę mówił, pozwolę wam po prostu posłuchać, a raczej poczytać dialogi. Natomiast postaram się mówić między tym. No i w czasie walki też jest trochę ciężko gadać, bo jest dość głośno. Mimo że już ciszyłem, to jeszcze jest tak trochę za głośno. To się tylko rozejrzę, gdzie mamy iść. Tutaj. To ja bym sobie jeszcze jedno kółko zrobił. Bo coś tak czuję, że tu jeszcze mogą coś przegapić. Jeszcze zobaczę, bo wiem, że tu jest trochę sekretów. Może to nie jest aż takie istotne teraz. Ale na pewno istotne grać na wyższym poziomie trudności. No i tak na przyszłość to byłoby dobrze też sobie już tak ogarnąć, co gdzie jest. Chyba tu nic więcej nie znajdziemy, chociaż no tak coś czuję, że mogłem coś przegapić, chyba żeśmy tu przyszli. Nie, to jest sekret. Aha, myśmy tu wcześniej zabrali te skrzynki. Stąd żeśmy chyba przyszli, tak się myślę. Tak? Chyba tak, dobra. No to będziemy się już udawać chyba na dół. No myślę, że ta sekcja poszła całkiem spoko. Mamy w tej chwili chyba nadwyżki powoli, dużo naboi. No fajnie byłoby zdobyć trochę miejsca na itemki. Czyli ja chcę tachać ze sobą. No generalnie dobrze byłoby mieć cały rządek apteczek i później ze dwa rządki amunicji, a resztę to już na sprzedaż. Ale w tej chwili mamy niestety bardzo bazowy taki kombinezon, więc niewiele możemy zrobić. Dobra, ja myślę, że teraz już pójdziemy dalej. No i to poszło w miarę spoko. Mamy dużo naboi. Tam z 50 czy więcej, to jest trochę jeszcze w magazynku, ja nie wiem czy przeładowałem, tak przeładowałem, warto zawsze przeładować. Tu mamy save'a, także jest fajnie. No teoretycznie mógłbym grać od save'a do save'a, tylko że to by były bardzo krótkie odcinki i chyba jednak wolę sobie to zrobić na dłużej. Zresztą w razie czego będę mógł wrócić do save'a, to też nie jest najgorsze. Spróbujmy zapisać na pierwszym. Chyba się zapisało. Dobra, powinno być ok. Takie coś to lubię sprawdzić, czy żyje. O, i tutaj będzie chyba jakaś sekcja ze stazą, jak dobrze pamiętam. Jak to było? A, trzeba obracać. Oj, dostałem.
wiem, czy mi to coś robi. To jest pierwszy. To jest drugi. Jeszcze? Dobra, mamy. Zakowane. Ja myślę, że mogę... Dobra. Chyba padł. Dobra. Ona na najwyższym poziomie trudności może mocno pokierzować, także tutaj trzeba uważać. Ale na tym normalu to jeszcze jakoś idzie. Mamy teraz stazę na C, ale ona ma tylko kilka ładunków. Wydaje się, że jeden ładunek zawsze jest, a inne to możemy sobie doładować. Na razie bym sobie tutaj doładował do pełna. Także możemy jakby sobie dwa razy kupić czas i spowolnić przeciwnika, to się przydaje do pudzy niektórych. No i to by było chyba wszystko. Tak, to będzie trzeba stazą właśnie tutaj zamknąć. Jak to było? Trzeba to chyba nacisnąć. Przebiec. Dobra. Coś takiego. No i to się powolutku zamyka. Tutaj mamy chyba drugą, nie mamy tej stazy, no to do jednej będziemy chodzić. No i teraz staram się coś tutaj namierzyć. To jest chyba tylko trup. Tak, to jest chyba tylko trup. Ja spróbuję go może szarpnąć. Okej. Okay. Może też zawsze spróbować użyć kinezy na przeciwniku, jeżeli się nie, a znaczy jeszcze żyje. Już czuję, że nam coś wylazło. To jest chyba żygacz taki kulujący. O tak, tak, tak. On by to było plus i skutek. Dobra. Nie żyje. No, walnął może parę za wiele naboi, ale nic nam nie zrobił. Także chyba można uznać sukces. I teraz tak, co my tu mamy? Mam takie zwłoki sobie jeszcze sprawdził, czy to nie, to chyba człowiek tylko jest. A to też człowiek. Oni mogą się później w ogóle zamieniać w te potwory, więc czasami dobrze jest też rozkawałkować niestety zwłoki. Tak dla pewności, że po prostu już nam więcej nie zrobią, ale to chyba jeszcze nie jest ta faza gry. Na razie mieliśmy żygacza i takiego typowego jakby potwora, zombiaka. O, drugi nod. Nody są używane do otwierania takich specjalnych skrzynek i do upgrade'owania, zdaje się, broni. A na razie jeszcze nie mamy możliwości tego zrobić. Także to przyszłościowo. Dwa nody. Można też je kupować, ale wiem. No i zobaczmy, co nam tutaj. Chyba to jest winda. Tak, chyba jedzie. Naładowany, dobra, jest. Ja sobie jeszcze zerknę tutaj na nasz sprzęt. No, mamy apteczki do przodu, także poszło całkiem fajnie. No i teraz zobaczymy, na co nam przyjdzie. Tak, to było zombie radio. Coś w tym stylu. Przed nami upiorna lokacja z przyjęcia dla dzieci. No dość upiorna. Jeszcze rozejrzę z jakimiś tymkami i pójdziemy zaraz dalej. Co my tu mamy? Amunicja. Bo nam się chyba przeładuje nasz kombinezon. Trzeci nod, no to świetnie. Z czego składać. Bym sobie to walnął. O właśnie. Teraz tak. Zawsze trzeba iść w przeciwną stronę niż pokazuje. Czyli jeżeli tam pokazuje, to tu będzie sekret. Jeśli w ogóle. Ale może być. Akurat nie ma. Dobra. Sprawdziliśmy w każdym razie. Co dalej? No niestety na razie możliwości działania są takie, że musimy iść liniowo. No w ogóle gra jest dość liniowa. Natomiast nie mam możliwości działania. Teraz chciałem to raz zrobić. A, trzeci to. Żebym jeszcze oddalił sterowanie. Tak jest, dobra. No, to tak na przyszłość trzeba w to strzelić po prostu. I tyle. Wydaje mi się, że zawsze jak się taka śluza otworzy, to trzeba strzelać to czerwone u góry.
Tu mamy save'a. Tu chyba coś leżało. Albo nie. Tak jest. Amunicja. No te amunicje to po prostu nas ospieszczają tutaj. O! I to jest sklep. Więc ja bym sobie najpierw zrobił w sklepie, a później pójdziemy za pizzę. O jej! Tego nie pamiętałem. Dobra, umarło. Tego nie pamiętałem. No taki pułapek jest niestety od groma. I to już są chyba 4 nody. Ja bym poszedł najpierw chyba do sklepu. No i tak, co my tu mamy? Miałem jeszcze wiedzieć, jak się tego używa. Tak, to mogę sprzedać, mogę zachować. Sklep. Ojejku. Co to jest w ogóle? Ja nie mogę. Czemu tu jest wszystko? Jaki to jest kosmos? Nie no, masakra. Nie wiem, czy w ogóle można kupić. Strasznie dziwne. Czemu ja to wszystko mam tutaj? Cena 0? No to jest niepojęte dla mnie. To jest dziwne. Coś tutaj zmienili, kurczę. Zaraz. 15 slotów, 15 armoru. Kurczę, niesamowite, że tu dodali jakieś rzeczy. Nie wiem, skąd to się wzięło. Naprawdę. Z jedynki? Strasznie dziwne. To kosztuje 1000. To są jakieś dziwne rzeczy. No, to jest naprawdę ciekawe. To zwiększa... Nie no, niesamowite. Tego nie było na konsoli. Także naprawdę nie wiem, co tu jest grane. Dlaczego mamy tyle broni? Hazard line, heavy duty line gun. Czym to się różni, to nie wiem. Mniejszy reload. To jest jakiś ciężki. Strasznie dziwne. Forged. Plasma cutter. Nie wiem, co jest ten zwykły chyba. Yes. No, to jest naprawdę niepojęte. Teraz tak. To by był karabin, to chcemy. Weźmiemy sobie teraz, zaraz. Ostrze. No to pomotali. To naprawdę pomotali teraz. Rivet gun, skąd to się w ogóle wzięło? Zaraz. Force gun ja też lubiłem. Weźmiemy sobie force gun. I jeszcze sobie weźmiemy chyba piłę. Ale dlaczego tak jest, to ja naprawdę nie wiem, dlaczego jest to wszystko. A, 4 bronie mamy jakimś cudem. I teraz tak. To by było więcej naboi do karabinu. Znaczy więcej ataku. Dłuższa staza to jest 5%. Czy przeliczacz to też fajne. Ja bym powiedział te 15% hilt. Tak. To jest dużo. To byśmy wzięli. Ale nie mam pojęcia, dlaczego to wszystko tutaj jest, naprawdę. Jakiś kurczę dodatek do gry, nie wiadomo skąd. Coś się aktywowało, niepojęte to jest dla mnie, zupełnie. Tak bym grał wcześniej w tą grę albo w poprzednią, ale nie, nie było takich rzeczy. Nie było takich rzeczy. Ja grałem chyba w trójkę, ale to było na Originie. Także naprawdę nie wiem, skąd się te rzeczy biorą. Zaraz te bronie ogarniemy. No, ładnie to wygląda. Nie powiem. Co tu jeszcze jest w ogóle? Tutaj w ogóle nie ma nic innego, tylko jest ten sprzęt, a nie ma na przykład naboi.
Nie wiem, dlaczego tak zrobili. Naprawdę. Zobaczmy teraz. Zaraz, to jest moje strzeladło. Mam dwa chyba. A no tak, ja muszę się jednego pozbyć, właśnie. Och, samotali mnie tutaj. Dobra, no tak, safe, ja bym sobie schował tą moją broń. Nie to, exit, tutaj. Ja się chcę pozbyć tego strzeladła, zwykłego. Nie wiem, czy mogę z niego wyjąć naboje, chyba nie. Dobra, ja bym to wyrzucił. Mów. Teraz byśmy wyszli na F. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Naprawdę. Ja bym chciał jeszcze kontakt beam, bo on daje bardzo dużo pieniędzy za amunicję. Tylko, że oni tutaj naprawdę coś namotali. Nie wiem, co był ten Seeker Rifle. A, to była snajperka. Ja bym chyba tego kontakt beama wziął jeszcze. Tak jeszcze patrzę, co tutaj ewentualnie by się nadawało. No, Reaper też jest fajny. Dobra, weźmiemy chyba Reaper będzie... Dobra, niech będzie tak. Weźmiemy ten kontakt beam jednak. Teraz wyjdziemy. Nie mam pojęcia, dlaczego po prostu tyle tych rzeczy. Może to jakiś dodatek? Do gry? Nie wiem, co to jest. Strasznie dziwne. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. To jest kontakt beam chyba. Nie, to jest... Co to jest? To jest strzelba chyba. To jest karabin. Nie. Teraz, co to było? Czy mnie to ogarniał? Które było które? Zaraz. Bronie to mamy... A nie są opisane w ogóle, nie można ich sprawdzić. Kontakt beam to będzie chyba... Czemu to ma takie trzy lufki? Może zobaczymy, jak to zmienia. Aha, to jest kontakt beam. To tak, to jest strzelaczka. Nasza. To jest karabin, który bardzo lubię. A to by było... Chyba strzelba. Tak, to jest chyba strzelba kinetyczna. No i mamy 5 slotów. Znaczy 8 slotów. No dobra, to tu będziemy kończyć i zaczniemy następny odcinek. Nie wiem, dlaczego tu nam dali cały sprzęt. Nie mam po prostu zielonego pojęcia. Musimy to ogarnąć później, przy następnym sklepie chyba. Nie rozumiem, dlaczego nie ma amunicji. No, nie wiem w ogóle, co się stało. Aha, może my nie mamy w ogóle... takich jakby blueprintów. Może o to chodzi. Dobra, ja zapiszę sobie teraz, zakończymy odcinek i spróbujemy dojść do jakiegoś normalnego sklepu, bo to jest naprawdę dziwne. Także to było na tyle, jeśli chodzi o odcinek i widzimy się w kolejnym.